Prezydent Radosław Witkowski odpowiada w telewizji Dami na zarzuty, że spółka Port Lotniczy Radom opóźnia przejęcie lotniska na Sadkowie przez PPL. W radomskiej Resursie zaprezentowano trzecią część zapisów terroru. Poznaliśmy finalistów 6. edycji Co za talent. Dzień dobry, witam Państwa w środę 16 maja. Milena Majewska, zapraszam na Teledziennik. Moim zdaniem marszałek Adam Bielan został wprowadzony w błąd. Tak prezydent Radosław Witkowski komentuje zarzuty wicemarszałka Senatu Adama Bielana pod adresem zarządu spółki Port Lotniczy Radom, że spółka opóźnia przejęcie lotniska przez PPL. Prezydent Radosław Witkowski był gościem porannego studia telewizji Dami. Z uwagą wysłuchałem tych wszystkich uwag, jakie formułował wobec Portu Lotniczego Radom pan marszałek Adam Bielan. Wczoraj poprosiłem o szczegółowe wyjaśnienia. Przeprowadziłem takie wewnętrzne swoje prezydenckie postępowanie kontrolne, analizując wszystkie elementy, które podnosił pan marszałek Adam Bielan. To taki świeży materiał, bo wczoraj go po południu i wieczorem analizowałem i nie mam takiego przekonania. Marszałek Bielan poprosił, niech prezydent Radosław Witkowski uderzy pięścią w stół i zrobi porządek. Oczywiście pięścią w stół możemy uderzyć i nie ma żadnego problemu, natomiast weźmy pod uwagę fakty i w moim przekonaniu pan marszałek Adam Bielan został wprowadzony w błąd w tej sprawie przez swoich współpracowników bądź przez ludzi z PPL-u, ponieważ ważna data. Najważniejsza dla tego całego procesu to 30 kwietnia. 30 kwietnia tak naprawdę PPL dopiero wskazał nam drogę, w jaki sposób i model, w jaki sposób chce przejąć nasze radomskie lotnisko. Cała rozmowa z prezydentem Radosławem Witkowskim po sporcie i pogodzie. W radomskiej Resursie zaprezentowano najnowsze wydawnictwo z serii Zapisy terroru. Są to relacje ofiar okupacji hitlerowskiej w regionie radomskim. Książkę wydał Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami. Wydawca, czyli Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami, promował trzeci tom opracowania. Zawiera on, podobnie jak dwie poprzednie części, relacje ofiar okupacji hitlerowskiej. Są to indywidualne głosy ofiar. Tutaj mamy zeznania składane przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, składane tuż po wojnie. Są to indywidualne relacje, relacje osób, które przeżyły terror okupanta i też relacje o ofiarach, o ich rodzinach, osobach, które niestety tego terroru nie przeżyły. Do tej pory relacje można było odnaleźć w archiwach. Dostęp do nich ograniczał się do naukowców czy dziennikarzy. No musiałem osiągnąć słuszny wiek, zanim te wspomnienia, których tyle słuchałem, tyle słyszałem w dzieciństwie, ukażą się drukiem. Także to jest niezwykle cenna publikacja i bardzo cenne przedsięwzięcie. No, rękopisy ponoć nie płoną, więc mam nadzieję, że to, że właśnie te dramatyczne relacje składane przez prostych ludzi, świadków historii, one zostaną w tym momencie, pójdą w lód, jak to się mówi, pójdą w postaci drukowanej, to jest rzecz bardzo cenna, bo one przetrwają. Spisane relacje są wstrząsające, dla współczesnych badaczy niekiedy trudne do uwierzenia. Książka dokumentuje terror, który w tak zwanym dystrykcie radomskim był szczególnie brutalny. Radom jako część dystryktu, jako stolica dystryktu radomskiego doświadczył szczególnego terroru okupanta. Był bardzo doświadczony negatywnie przez Niemców w czasie II wojny. Te relacje są wstrząsające, one pokazują jak bardzo ten teren został dotknięty okupacją, masowe egzekucje publiczne. Zagłada Żydów, eksterminacja wszystkich grup społecznych, pacyfikacje wsi, także jest jakby na tym terenie się skupił cały terror okupanta. Wydawnictwa z serii Zapisy terroru to kopalnia wiedzy o historii Polski. Lektura trudna, ale jak podkreślali uczestnicy dyskusji w Resursie Obywatelskiej, bezcenna dla współczesnych pokoleń. To nie jest harlekin, to nie jest romans ze szczęśliwym zakończeniem, to nie jest lektura łatwa i przyjemna. Wymaga to zainteresowania, wymaga to pewnej wiedzy. Wiele osób starszych, z którymi ja rozmawiam po dziś dzień, będąc dziećmi w czasie wojny, też nie chce wracać do tych czasów, ale ja mam nadzieję, że i to spotkanie, w którym dzisiaj uczestniczymy, i ta publikacja jakoś otworzy Radomian, i nie tylko Radomian, na tą najbliższą historię. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego to stosunkowo nowa państwowa instytucja kultury. Powstała w 2016 roku i zajmuje się doświadczeniami Polski w konfrontacji z okupacją niemiecką i sowiecką. Chińscy przedsiębiorcy zainteresowali się papryką hodowaną w przytyku koło Radomia. W
Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie podpisano list intencyjny dotyczący współpracy gminy Przytyk z chińską spółką Hinpol Trade. List intencyjny podpisali Jan Wej, pełnomocnik firmy Hinpol Trade oraz wójt gminy Przytyk Dariusz Wołczyński. Jak mówi Dariusz Wołczyński, podpisany list to duża szansa na rozwój gminy. Odbyliśmy tak naprawdę już drugie spotkanie. Poprzednie miało miejsce tak troszkę nieoficjalnie. Zainteresowaliśmy naszą miejscowością, tym centrum dystrybucji właśnie przedsiębiorców z Chin. Dzisiaj podpisaliśmy list intencyjny, który zaowocuje, mam nadzieję, tą współpracą już długofalową. Firma Hinpol Trade jest zainteresowana budową zakładu przetwórczego m.in. papryki. Polska ma bardzo dobrej jakości warzyw, m.in. paprykę. No i się dowiedzieliśmy, Przytyk ma największą ilość produkcji fabryki w Polsce i dlatego znaleźliśmy tutaj. Papryka z przytyckiego zagłębia w 80% trafia na rynek krajowy, ale nie tylko, można ją spotkać także na stołach w Niemczech, Francji, Grecji, a nawet na Węgrzech. Radomski zespół Lustro wystąpi w kanadyjskim Toronto z okazji 74. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zespół zaprezentuje utwory patriotyczne, które znalazły się na płycie Gloria Victis. Zespół Lustro do Toronto leci na zaproszenie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej oraz weteranów 2. Polskiego Korpusu 8. Armii Brytyjskiej. Toronto 74. rocznica obchodów bitwy pod Monte Cassino. Polska, Stowarzyszenie Weteranów II Wojny Światowej Armii Polskiej. Impreza duża w Parku Paderewskiego w Toronto. Lustro w Toronto zaprezentuje materiał ze swojej ostatniej płyty Gloria Victis. Są to piosenki różnorakie i partyzanckie. Żołnierskie, ogólnorzymskie. Z okresu II Wojny Światowej przeważnie. Chociaż i piosenki późniejsze, Krzysztofa Klęczona, Biały Krzyż na przykład, czy Niebieskooka. W aranżacjach właściwych naszej kapeli, czyli zespołowi Lustro, czyli zagrane z powerem, zagrane na rockowo, inny wymiar pieśni patriotycznych, może w ten sposób. Przygoda Lustra z pieśniami patriotycznymi rozpoczęła się w 2011 roku od występu podczas odsłonięcia w Kosowie tablicy upamiętniającej Radomian pomordowanych przez hitlerowców w Lesie Kosowskim. Temat się spodobał, zaczęliśmy grać kilka imprez następnych. Spodobał się temat publiczności, publiczność się pytała, gdzie płyta, kiedy płyta. Także postanowiliśmy nagrać ten materiał na płycie, żeby był dostępny dla osób, które chcą go posłuchać sobie w samochodzie, w domu. Płyta Gloria Victis miała swoją premierę w maju 2016 roku. To był nie jakiś zryw, tylko to był proces. On powstawał kilka lat, rozwijał się wspólnie z projektami Bartka i Przemka Bednarczyków. Generalnie nie klasyfikujemy się jako zespół grający rocka patriotycznego. Jest to jedna z naszych pozycji oprócz płyt autorskich, właśnie Gloria Victis. Chcieliśmy zrobić coś innego, coś dobrego, przekazać trochę fajnych wartości, trochę historii w taki sposób, jaki lubimy. Lustro w Toronto wystąpi w niedzielę 20 maja. O konferencjerkę zadba radomski historyk Przemysław Bednarczyk. Menadżerem zespołu jest Bartosz Bednarczyk. Poznaliśmy dziesiątkę finalistów 6. edycji konkursu Co za talent, wybranych przez jury. W finale ostatecznie znajdzie się 12 uczestników. O 2 pozostałych zdecyduje głosowanie SMS-owe. Gala finałowa odbędzie się 20 czerwca w Szkole Muzycznej. Po burzliwych, kilkudniowych obradach z grona półfinalistów jury wybrało nie 6, a 10 finalistów. To z uwagi na bardzo wysoki poziom artystyczny tegorocznej edycji konkursu. Jury po prostu musiało wybrać spośród kilkudziesięciu naprawdę bardzo talentliwych ludzi, tych, którzy mieli tego talentu znacznie więcej od tych wszystkich innych. I nie było łatwo, i dlatego trwały długo, ale udało nam się zebrać finałową dziesiątkę. W finałowej dziesiątce znaleźli się Justyna Pasek, Jan Majewski, Paulina Dalach, Jakub Małek, Sylwia Grunt, Weronika Jackowska, Zuzanna Hała, Adam Mąkosa, Wojtek Limanowski oraz Anna Pustowit. Jednak podczas gali finałowej zobaczymy nie 10, a 12 finalistów. Dwie dzikie karty trafią do tych półfinalistów, którzy otrzymają najwięcej głosów drogą SMS. Teraz jak juror może poczuć się każdy nasz widz i czytelnik, ponieważ to od Państwa głosów zależy, kto dostanie się do naszego finału i kto weźmie udział w galowym finałowym koncercie w Szkole Muzycznej. Wystarczy wejść na portal cozadzień.pl, sprawdzić, jaki numer przypomina
podporządkowany jest osobie, która naszym zdaniem ma największy talent i wysłać wiadomość SMS. Prezentacje oraz występy półfinalistów, spośród których wybrana zostanie dwójka, która otrzyma dzikie karty, znajdują się na portalu cozadzień.pl. Tam też znajdą Państwo aktualne wyniki głosowania, a także informacje o tym, jak zagłosować. Głosowanie SMS trwa do środy 23 maja, do godziny 12. W jury podczas finałowego koncertu Co za talent zasiądą Katarzyna Bochińska-Wojdył, Monika Pawelec, Szymon Wydra, Wojciech Owczarek, Miłosz Majlo-Hała, Mikołaj Chester Ganabisiński oraz Maciej Dobrowolski. A gala finałowa już w czerwcu w Zespole Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu. W dzisiejszym Teledzienniku to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i pogodę. Do zobaczenia.